Siemacie ludzie, z tej strony Esu, witam was serdecznie w kolejnym dziennym vlogu. Dzisiaj powiem wam o moim weekendzie, który właśnie minął, ponieważ jest niedziela, imieniny drzmiela i wieczór niedzielny. Patrzcie, stopa, tam jest. Jest, aż się obsmarkałem. Ona klaszcze stopami. Docencie ten talent i dajcie łapkę w górę. Okej, zacznijmy od wczorajszego dnia. Poszliśmy wczoraj z Awką do kina na Django, albo raczej Dango. Poszliśmy na Django i poszliśmy z takim przeświadczeniem, że no cóż, no mamy wybór między pójściem na film, który się nazywa Niemożliwe, na Django i na jeszcze jakiś taki, nie pamiętam, jakiś taki, co był w 3D, nie mógł być w 3D, jaki to był? Życie Pi, no właśnie. Chcieliśmy iść na Życie Pi, no ale tak się złożyło, że z Życiem Pi wyglądał taka sprawa, że chcieliśmy pójść koniecznie na wersję z angielską, z polskimi napisami, ale taka była dostępna tylko w 3D, przynajmniej w tym kinie, do którego mieliśmy pójść. A jeśli chcieliśmy nie w 3D, to była tylko opcja z dubbingiem polskim, co by totalnie zniszczyło prawdopodobnie ten film, jak to większość dubbingów w tych czasach, powtarzam, w tych czasach, bo kiedyś były lepsze dubbingi. Przechodząc do Django, musieliśmy zabulić 20 chyba 2 czy 23 zł za bilet studencki, czyli normalny kosztowałby chyba z 26 czy 27. Spytam kobietę, o co chodzi, dlaczego jest tak drogo, no przecież no cóż, bilety podrożały, zresztą jest weekend, co z tego, że jest tam 12 czy 13, a nie wieczór, no niestety bilety te kosztują, no i myślimy, kurwa. Idziemy na film, który prawdopodobnie nie będzie jakiś fajny, będzie jakimś takim żenującym badassem w stylu, nie wiem, Machete i połączenie westerna. Przynajmniej ja tak myślałem, mówię za siebie. Ale tak weszliśmy, no i oczywiście Quentin Tarantino film, no to może jednak się rozkręci. I faktycznie od pierwszej sceny do ostatniej to miało świetny klimat, to miało fajny klimat, miało fajną muzykę, mimo że nie pasującą do czasów, które przedstawił ten film, to była zajebiście pasująca, tak, pasująca, takie czarne, tłuste rytmy, tłuste jak mięsny jeż. I zarówno muzyka, gra aktorska Leonardo DiCaprio i Jamie Foxa to troszkę mniej. I tego typa, co tam grał, jakiegoś tam Bounty Hunter, czy kogo tam, dentystę. Genialna gra aktorska, po prostu przyjemność dla oczu. Także film jak najbardziej polecam wszystkim, jest mocny, ma mocny humor, ma mocne sceny, porusza tematykę, która była przede wszystkim przemilczywana jest takie słowo? Nie. Przemilczana na przestrzeni wieków, czyli tematykę niewolnictwa w USA. Większość filmów pokazywała USA jako kraj, który niby coś tam miał z tym niewolnictwem wspólnego, ale tak naprawdę przecież wszyscy byli piękni i ci murzyni, ta służba w tych dworach białych panów była szczęśliwa i tak dalej. Tutaj jednak Tarantino przedstawił to naprawdę, można powiedzieć, z dozą realizmu i prawdy tego, jak to było, jak tych czarnych się tam biło, poniżało, biczowało za to, że ktoś tam upuścił jakieś jajka, wsadzało ich się do dołów z jakąś ziemią i trzymało się tam przez parę dni wygłodniałych i tak dalej, i tak dalej. Tak czy inaczej. Bardzo dobry film, warty tych 23 zł mimo wszystko. Fajnie się go oglądało w kinie. On byłby fajny również do oglądania na telewizorze, czy tam przez DVD, czy Blu-ray, ale w kinie jednak fajnie z tymi efektami, z tą bryzgającą krwią i flakami, które właśnie Tarantino lubi dodawać do swoich filmów. Super. I Samuel L. Jackson również, dość ciekawa rola. Przechodząc dalej, dzisiaj, niedziela, w południe poszliśmy sobie z Awką na wystawę w Zamku Królewskim w Warszawie, ponieważ w Warszawie jest Zamek Królewski i tak przychodzimy sobie, myślimy, kurwa, no tak sprawdziliśmy na tej stronie 15 zł studencki, no trochę drogo, no ale już damy tą kasę, trudno, niech zarobią te 30 zł i tak ta wystawa jest prawdopodobnie duża. No i podchodzimy do kasy. Kobieta się pyta, ile osób, mówimy dwie i daje nam bilety bez płacenia. No i się okazuje, że akurat dzisiaj albo się kończy ta wystawa, albo coś w tym stylu, ale dostaliśmy darmowe wejściówki, więc już uradowani za darmo mieliśmy sobie wystawę, pooglądaliśmy sobie te obrazy. By the way, bardzo fajne obrazy są Warszawy sprzed 300 czy tam 400 lat, no 300 lat. Super sprawa, tak pięknie namalowane, można przede wszystkim mieszkając w Warszawie już parę lat, mając inną perspektywę dzisiejszych czasów i widoków, jakie na co dzień się widzi za oknem tramwaju,
to jest takie fajne, porównawcze uczucie, jak się na to patrzy. Moim zdaniem najlepsza sala właśnie taka z obrazami starej, dobrej Warszawy przedwojennej. Dużo, dużo przedwojennej. I cóż, no fajna wystawa. Po wystawie pojechaliśmy sobie na targi medycyny naturalnej, ponieważ ja się tym bardzo pasjonuję, a Af, nie wiem, chyba tylko dlatego, że żeby mi zrobić przyjemność, to ze mną pojechała. Dlaczego? O, drugi raz byliśmy w zasadzie na Warszawiance, to jest takie miejsce w Warszawie, gdzie jest basen, gdzie są hale różne. Te hale są wynajmowane przez różne wystawy, tak jak jest na przykład wystawa PGA w Poznaniu, to tutaj na przykład właśnie były targi medycyny naturalnej w jakiejś takiej dużej hali na Warszawiance. Dzisiaj już koniec, w niedzielę, bo od piątku były. Też bardzo fajna sprawa, nakupiłem sporo rzeczy, kupiłem sobie jakieś ziółka oczyszczające organizm, takie dwie wielkie paki za dosłownie, nie wiem, 20 zł łącznie, czy 22. Kupiłem coś takiego, co się nazywa, wiem, że znowu macie odbicie lustrzane, sorry, cały czas zapominam tego poprawiać. To jest aktywne złoto koloidalne. Wiecie, o tym mógłbym nagrać osobnego nawet vloga na ten temat i na temat tego, co kupiłem, ale już na szybko powiem tak, że jeśli kogoś to bardziej interesuje, co to jest, wpiszę sobie złoto koloidalne na Google'ach i przeczyta sobie pierwsze parę linków. Tak czy inaczej, jest to w takim zakroplaczu i można sobie psiknąć tym w twarz. Fajnie. I kontynuując, nakupiłem troszkę tych rzeczy. W zasadzie można powiedzieć, że wydałem tak 60 zł. Maksimum. Kupiłem również poduszkę. Pokażę tą poduszkę. Kupiłem poduszkę, która ma w środku, jest bardzo ciężka. Ma w środku łuskę z nie z gorczycy, tylko z kaszy gryczanej. Taka sucha, wysuszona łuska, wypełniona. Patrzcie. Taki dźwięk wydaje. I ona jest dość stabilna, jest taka ciężka naprawdę, że jak wsadzi się tam twarz i ona się tam dostosuje do kręgosłupa i tak dalej, a to w zasadzie nie ma możliwości chyba przewrócenia się na drugi bok, bo się tak zapada. Nie pamiętam, co tam jeszcze kupiłem. Nakupowałem jakichś takich podstawowych rzeczy, już się porozrzucałem po mieszkaniu. Tam kupiłem jakieś mydło, które zgubiłem, nie mogę go znaleźć i tak dalej, i tak dalej. Także słuchajcie, to byłoby na tyle w tym vlogu. Takie targi medycyny naturalnej są w różnych miastach. Wciąż te targi wędrują po tych miastach. Jeśli wpiszecie w Google'ach targi medycyny naturalnej, to wyskoczy wam dokładnie w których dniach, gdzie i w jakich miejscach właśnie te targi się pojawiają. Fajna sprawa, naprawdę fajna. Tam niektóre produkty są tanie, na przykład zioła są tanie, niektóre mydła są tanie i tak dalej, kosmetyki ziołowe, a niektóre są ultra drogie. Także trzeba znać umiar, nie wolno tam na pewno wchodzić z kartą kredytową, ani z zbyt dużą ilością gotówki, bo można wyjść naprawdę zapakowanym takimi towarami po prostu na plecach, a kasy nie będzie. I na tym już skończę. I ostatnia króciutka informacja, naprawdę króciutka, a propos Stalkera. W 9 odcinku mojego Let's Play albo w 8 będziecie mieli rosyjski dubbing i polskiego lektora. W końcu na poziomie 8 czy 9 odcinka tego Let's Playa z mojego Stalkera udało mi się jakimś cudem uruchomić to, także nie ma już angielskich głosów z rosyjskim akcentem i polskich napisów, tylko właśnie polski lektor, polskie napisy i rosyjskie głosy. No, to myślę, że taka pozytywna informacja na koniec. Okej, na razie trzymajcie się, moi drodzy, i zostawcie kciuka, jeśli się wam podobało, lub komentarz, albo również komentarz, kciuka za stopę i komentarz co do mojego vlogasa. No to do zobaczenia jutro, czy pojutrze. Na razie, cześć, hejka. Hej, cześć.